Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień. Po pierwsze był gra reprezentacja Polski, swój ostatni mecz w fazie grupowej. No a po drugie mamy bardzo ciekawy mecz Hiszpania-Chorwacja. No i właśnie z tej okazji dzisiaj na kanał wrzucam wam odcinki. Dwa odcinki, w których to będę rozgrywał te dwa mecze. No w pierwszym tym odcinku zagramy sobie Polska-Ukraina, no bo ten mecz jest o godzinie 18. No i umówmy się, że jutro też wam wrzucę tak samo odcinki, czyli pierwszy będzie gdzieś tak o godzinie 15, a drugie będzie o równej godzinie 18. Jutro też wam dwa filmy wrzucę, bo też będą cztery mecze. Ale dobra, bez zbędnego... Aha! Fantazy! Zapomniałbym, widzicie? Dobra, tak wygląda sytuacja w Eurofantazy. Ja się tutaj przesunąłem na trzecie miejsce, liczę teraz po tej kolejce na lidera, zobaczymy jak to będzie. Na ekranie też widzicie osoby, które najskuteczniej obstawiłem wyniki meczów. No wczoraj nie było żadnego trafu, niestety. No w sumie trochę te wyniki były zaskoczeniem. Słowacja, Anglia na przykład 0-0. No i teraz też widzicie na ekranie, jakie możecie obstawiać kolejne mecze. Ja w tej chwili za bardzo nie pamiętam, jakie dzisiaj mecze są. No na pewno Chorwacja, Niemcy. Na pewno Polska, Ukraina, na pewno i Niemcy, i Irlandia Północna, ale nie pamiętam, jaki to jest czwarty mecz. No ale po tym odcinku obstawiacie tylko dwa mecze, a pod tym, co wrzucę trochę później, będziecie obstawiać kolejne mecze, które dzisiaj będą. Po prostu tak jest to rozłożone, więc polecam odwiedzić oba materiały, żeby mieć większe szanse na zdobycz punktową przy trafieniu jakiegoś wyniku. Dobra, chyba już gramy, chyba już nic nie pominają, chyba o niczym nie zapomniałem. No i gram na Stad Velodrom. Według mnie jest to najładniejszy stadion Euro, naprawdę bardzo mi się podoba. Stadion Olympic Marsylia. Kiedyś ten stadion mi się nie podobał, ale go teraz tak fajnie zmodernizowali. Ten dach nadał takiego fajnego wyglądu temu stadionowi. Teraz śliczny jest. No jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to... No fajnie byłoby wyjść z pierwszego miejsca, także fajnie było jakby, no Niemcy, niech już wygrają sobie ten mecz 1-0, ale my byśmy musieli wtedy wygrać 3-0, żeby awansować z grupy. No chyba, że wygramy 2-0 i tam, no remis mieliśmy z Niemcami, więc tu nic nie zaważy, ale przewaga, tam jest jeszcze przewaga bramkowa, takie duperele jeszcze do sprawdzenia, dobra, hymn Polski. No i bardzo ważne jest też, żebyśmy mało kartek zdobywali, bo to też może klasyfikacja fair play zaważyć o miejscach w grupie. Znowu nie ma hymnu, nie wiem, to chyba jest wina moda, że nie ma tego drugiego hymnu, bo Ukraina powinna mieć swój hymn w FIFA. Tak samo jak Słowacja w poprzednim odcinku, nie wiem co jest grane. No jeszcze może być taka sytuacja na przykład, że Niemcy zremisują, my wygramy, no to wtedy też jest awans grupy. No bardzo liczymy dzisiaj na Irlandczyków, oni muszą nam dzisiaj naprawdę bardzo pomóc. Jak wyjdziemy z drugiego miejsca, no to trafimy na Szwajcarów w 1/8. Tylko, że wtedy... No nie jest to dla mnie dobra ścieżka, ponieważ możemy trafić na Hiszpanów w ćwierćfinale. Wolę ścieżkę z pierwszego miejsca, kiedy to trafiamy na Słowację. Prawdopodobnie na Słowację. I gdzie w ćwierćfinale możemy trafić na Włochów. Wolę tą ścieżkę. Hiszpania według mnie wygra te mistrzostwa. Naprawdę grają fantastycznie. Zobaczymy jak się to dzisiaj potoczy. No na pewno naszym celem na tych mistrzostwach jest wyjście z grupy. Jak osiągniemy ten cel, to pojawią się kolejne cele. Ale już jak wyjdziemy z tej grupy, to można powiedzieć, że mistrzostwa należą do udanych. Dobra, gramy. Klasa światowa, postaram się tutaj zagrać jak najlepiej. Ostatnio trochę mi kiepsko idzie w tej grze, ale wczoraj trochę pograłem sobie na Ultimate'cie. Także powinno mi już trochę dzisiaj lepiej iść. Trochę już się przyzwyczaiłem do tej gry. Dobra, mamy już tu jakąś akcję pod bramką. Ale z pierwszej piłki broni dobitka bramka Lewandowski, 1-0 z Ukrainą. Fajnie rozegrana akcja. Kurczę, żeby to dzisiaj tak wyglądało, to naprawdę będzie mega sprawa, żebyśmy w 10 minucie już prowadzili. Ładnie wypracowana akcja. Ale tutaj Milik nie wcisnął tej piłki.
z pierwszej piłki, ale tutaj dobitka już weszła, także elegancko. Prowadzimy 1-0, 11 minuta. Wow, 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 wow! Pięknie, kto to wybronił? Szczęsny? Czy Fabian? Nie wiem, kto to jest na ławce. Ale piękna interwencja w każdym bądź razie. W przerwie sprawdzimy, kto broni. Dobra, tutaj piękne podanie do Lewandowskiego. Spróbujemy strzału, ale broni bramkarz. Piękna akcja tutaj. Ja widziałem już innej możliwości niż strzał. Teraz spróbujemy krótkie rozegranie. Czy tutaj dobrze się rozstawili Ukraińcy? Chociaż czekajcie, teraz, ale... Kurde, patrzcie, jak to podanie wyszło. Trochę kiepscizna. Robert Lewandowski. Dobra, tutaj piłkę wybijam, bo myślałem, że będzie koniec połowy. Dobra, jest koniec połowy. Ciekawe, czy sędzia by tą akcję jeszcze puścił, bo wydawało mi się, że te 2 minuty doliczone już się troszeczkę długo ciągną. Dobra, przechodzimy do drugiej połowy. Na razie prowadzimy 1-0, chociaż fajnie byłoby ten meczak wygrać 3-0. Dobra, spróbujemy strzału, ale broni bramkarz, ładnie. Kto strzelał? Chyba Krychowiak. Tak, Krychowiak. Może gdyby... To broni bramkarz. Myślałem, że na słupek to leciało. Ale jednak było światło bramki. O, trochę kiepskie dośrodkowanie. Ale pisz tu z daleka, spróbuj! Broni bramkarz znowu! Ale chyba to jest strzał w środek bramki. Teraz spróbujemy krótkiego rozegrania. Broni znowu! Skubany, co wyciąga? Dobra, teraz spróbujemy długi. Chyba trochę za lekko. Dobra, jednak już chyba z tej akcji nic nie wyjdzie. Jest uderzenie głową na bramkę. Podanie w pole karne. Kurde, to się trochę groźniej zrobiło teraz pod bramką. Ale Glik wyjaśnił. No Ukraińcy teraz cisną strasznie. Trudno mi tutaj wyjść z jakimś atakiem. Praktycznie wszystko muszę wybijać. Ale dobra, spróbujemy teraz. Całkiem nie najgorzej. Tam wychodzi Milik, ale nie wiem, czy dobiegnie. Kurczę, chyba nie dobiegnie do tej piłki. Już zmęczony jest, szkoda. Kurczę, tak fajnie się tam wystawiał. Szewczuk. Ale już mamy tutaj 89 minutę, także już zaraz to będzie koniec meczu. No jakby Niemcy wygrali 1-0, to chyba z Irlandią, no to wtedy chyba przy takim wyniku decyduje... Wtedy jesteśmy na drugim miejscu, tak, bo oni chyba mają więcej bramek strzelonych, tak mi się wydaje. Bo mieli 2-0 z Ukrainą. No i jakby tam był remis, no to wtedy taki wynik daje nam awans. No zobaczymy, jak to będzie wieczorem, no trochę kalkulacji, trochę liczenia dzisiaj wieczorem będzie. No i dobra, koniec meczu. Ciekawy, jaki ten wynik dałby nam miejsce w grupie. Mi się wydaje, że chyba jednak drugie, 1-0. No Niemcy by musieli zremisować, musieliby się potknąć, żeby ten remis nam, to zwycięstwo nam coś dało, 1-0. Dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, to już jest tyle. Zaraz nagram dla was kolejny odcinek, który będziecie mogli zaraz obejrzeć. Hiszpania, Chorwacja. No i widzimy się w tym kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!